Witam Państwa w drugiej części dogrywki z Anvilem. Dogrywka z Anvilem jak zwykle we Włochławskiej Wzorcowni. Obok mnie jak zwykle gość wyjątkowy, Radio Grapion Tak Farta, Krzysiek Szaradowski. Czemu wyjątkowy? Wyjątkowy, no jak to czemu wyjątkowy? To ustalimy już może poza kamerą, żeby tutaj nie uprawiać autopromocji dalej. Krzysiek, rozmawialiśmy o Treflu, o tej nieszczęsnej dla nas porażce. A teraz porozmawiamy o przyczynach, porozmawiamy o konsekwencjach tej porażki, bo ta porażka oraz niespodziewana wygrana czarnych z Procomem sprawiła, że niestety w czwórce nie będziemy. Liczyliśmy na to po tych trzech ostatnich wygranych, gdzie było widać zwyżkę formy Anvilu, bo ta gra była dużo lepsza, no ale niestety nie ma czwórki. Czy pamiętasz, kiedy ostatnio Anvil grał w playoffach, jeśli do nich wejdziemy o tym dalej, z miejsca niższego niż czwarte? Trudno mi sobie przypomnieć, aczkolwiek no, musiało to być bardzo dawno temu. Był na pewno taki sezon, aczkolwiek ja w tej chwili nie potrafię go sobie przypomnieć. I na pewno nie zrobię tego bez internetu na przykład. No więc teraz kwestia taka, nie ma nas w tej czwórce, trzeba będzie grać z miejsc niższych, co niestety będzie oznaczało jedno i bardzo ważne jak w naszej lidze, która jest wyrównana. Nie będzie przewagi parkietu. Dwa pierwsze mecze ćwierćfinałów trzeba będzie rozegrać na wyjeździe. To będzie trudna sytuacja, bo jeśli nie uda się przywieźć wygranej, no to lepiej nie myśleć. Tak, aczkolwiek to też będzie zależało, na kogo trafimy w tej pierwszej rundzie playoffów. Pamiętam taką sytuację, jak z Czarnymi przegraliśmy pierwszy mecz u siebie w hali mistrzów w któregoś pięknego roku w ćwierćfinale. Było 1-1 po meczach we Włocławku i trener Igor Bliszczuk, który wtedy był trenerem Czarnych, powiedział, że nie ma sensu już się przygotowywać na ten piąty mecz we Włocławku, bo oni wygrają dwa u siebie. No i rzeczywiście piątego meczu we Włocławku nie było, ale to my wygraliśmy w Słupsku dwa razy, więc na przykład jeśli spotkamy się z Czarnymi, to znak, że w hali Gryfia wygrywać potrafimy. Ale niekoniecznie musimy spotkać się z Czarnymi. Możemy tak naprawdę trafić na Czarnych lub na Turów lub na Trefl, chociaż myślę, że Turów to jednak będzie drugie miejsce lub pierwsze. Z Procomem podzielą między siebie te łupy. My najprawdopodobniej trafimy na kogoś z miejsca trzeciego lub czwartego, a tam Trefl lub Czarni. Ja bym Cię troszeczkę jeszcze przestrzegł, bo tak naprawdę sytuacja w tabeli jest dzisiaj taka, że tych ćwierćfinałów wcale być nie musi. Oczywiście nie chcę złorzeczyć, nie chcę być złym prorokiem. Myślę, że te playoffy dla Anvilu będą. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, ale patrzmy na matematykę, patrzmy na to, co mówi tabela. Anvil dzisiaj jest na miejscu piątym, ma dokładnie 30 punktów, tyle samo z miejsca szóstego ma Polpharma, a miejscami pozostałymi jest zainteresowanych jeszcze 5 zespołów. Tylko Siarka tak naprawdę nie ma szans na playoffy, nawet AZS się liczy, Kotwica się liczy, Polonia, Zastal i Basket Poznań. Te drużyny przy szczęśliwym dla nich układzie teoretycznie mogą Anvil wyprzedzić. Poznań wygrywają dwa mecze, Zastal lub Polonia, a jeśli Anvil dwa przegra, więc tak naprawdę mobilizacja musi być w zawodnikach Anvilu do końca. To, co też Łukasz Majewski ostatnio powiedział, że faktycznie to jest dla nich ostatnia deska ratunku, te dwa mecze. Tak, aczkolwiek przyznam szczerze, że jakoś trudno mi uwierzyć w to, że nie będzie Anvilu. Widzisz, ale matematyka. W ćwierćfinale. No właśnie, matematyka nie kłamie i nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebyśmy się martwili o playoffy na dwie kolejki przed końcem. To się bardzo rzadko zdarzało. To też jakoś świadczy o tym, jaki jest ten sezon w drużynie włocławskiej. To też świadczy o tym, że drużyna włocławska w tym sezonie no, nie prezentowała się na tyle solidnie, żeby w ostatecznym rozrachunku się o te playoffy nie martwić, tylko żeby walczyć o jak najwyższe cele. No niestety, stało się inaczej, niestety jest tak jak jest i musimy teraz się martwić, drżeć o to wszystko, tym bardziej, że przed nami bardzo trudne mecze, mecz z Czarnymi już w piątek o 19:00 i to może być naprawdę trudne spotkanie. Czarni pokazali, że potrafią wygrać z każdym, zresztą wygrali z Asseco Procomem, ale wygrali też z nami u siebie i w pewnym momencie nawet mieli wynik w kwarcie 20-0, to było pod koniec drugiej kwarty. Czarni się od tego momentu zmienili, Anvil też się zmienił, ale rywalizacja na pewno w piątek będzie bardzo ciekawa, a później mamy mecz z Asseco Procomem, który też tak naprawdę nie wiadomo na co stać. Mają przecież w obwodzie jeszcze Quintela Woodsa, który tak naprawdę jest, a jego nie ma. Ma dobrze płatne wakacje. Nie rozumiem tego w ogóle, co dzieje się w Procomie. Zresztą ten mecz ostatni pokazał, że trener Paczesas czasami się gubi, czasami tak naprawdę no, nie potrafi sobie poradzić, zapanować jakoś nad tym zespołem. To są jednak ich problemy. Naszym problemem jest to, żeby wygrać przynajmniej jeden z tych dwóch meczów, które nam zostały, bo myślę, że to zapewni nam spokojne miejsce w playoffach. No a najlepiej byłoby wygrać dwa mecze i zacząć te playoffy z miejsca piątego.
albo szóstego. No. Dodając jeszcze 3 grosze o tych naszych najbliższych rywalach, co do Procomu. Procom niespodziewanie przegrał z Czarnymi i to, o czym mówisz, reakcje trenera Paczesasa, no delikatnie mówiąc, dość ostre. To, co robił tam z Barelem, no to chyba nie przystoi jednak trenerowi, poważnemu trenerowi wysokiej klasy. Trener Paczesas może powinien się troszeczkę uspokoić, może jakąś meliskę powinien sobie parzyć wieczorami, tak żeby te nerwy skołatane jednak gdzieś tam na bok odsunąć. Co do Procomu, to tak mam wątpliwości pewne, bo wiadomo, że pan Ku ma dobrze płatne wakacje, ale na przykład taki Tommy Adams, no ten zawodnik jest tam w tym momencie tak troszkę jak piąte koło u wozu, z całym szacunkiem, bo to bardzo sympatyczny gracz, znamy go z Wrocławka, wyszedł na 10 minut, miotał się, oddał jeden niecelny rzut, tam jest praktycznie 3-4 rzucających i ta polityka Procomu jest co najmniej dziwna, co jednak nie zmienia faktu, że i tak Procom jest gwarantowanym faworytem do mistrzostwa. To prawda, aczkolwiek takie ruchy jak zgłoszenie w ostatnim dniu okienka transferowego 11 zawodników z pierwszej ligi, i to też jest ruch, który rozumie chyba tylko i wyłącznie trener Paczesas i tylko on potrafi to wytłumaczyć, choć nie wiem, czy ktokolwiek go będzie o to pytał, bo uważam, że to nie ma większego sensu. Ci zawodnicy, przypuszczam, nie pojawią się w polskiej lidze koszykówki, w ekstraklasie. No chyba, że trener Paczesas nas czymś zaskoczy i na przykład tą 11 wystawi w meczu z Anwilą w ostatniej to może kolejce. Skoro 11 dopisał, to może planuje drużynę piłkarską stworzyć, nie wiem. Nie wiem, co planuje trener Paczesas. Będą grać po angielsku do środkowania, ale mówiąc zupełnie poważnie, jeszcze bym chciał 2 słowa o Czarnych, bo Czarni wydaje się, że z kryzysu wyszli, ograli Procom. Remini Azwin, poważne wzmocnienie pod koszem, wprawdzie nie błyszczał może przeciwko Wardzie, bo szybko faule złapał, ale widać, że to jest bardzo silny, taki rasowy centr jeszcze z tej starej bałkańskiej szkoły. Awer jest kontuzjowany, więc obwodu im tam nie wzmacnia specjalnie, ale Bennerman, Czesnowski, ci ludzie mają taki błysk, blasting game, asysty. To jest zespół, no i do tego mocni Polacy, którzy napędzi na pewno dużo stracha w piątek Anwilowi. No jednak myślę, że szanse tak 51-49 pod Anwil. Tak, tym bardziej, że gramy u siebie i na pewno Hala Mistrzów będzie pomagała drużynie włocławskiej. Mam taką nadzieję, że będzie niezmiernie gorąco, bo w Słupsku zawsze jest gorąco, więc odwdzięczmy się im i zróbmy małe piekiełko w Hali Mistrzów. Ten mecz naprawdę będzie dla nas ważny, istotny. Zapewnimy sobie w ten sposób, tak jak mówiliśmy, play-offy. Dokładnie. A po drugie, no cały czas będziemy mieli tą szansę na piąte miejsce, które wcale nie musi oznaczać spotkania się w ewentualnym półfinale z Procomem, bo przecież Procom gra w środę mecz z Turowem i od tego też będzie wiele zależało. Właściwie wygrana Turowa w tym meczu bardzo mocno przybliży Turów do pierwszego miejsca, bo jeśli Procom przegra i z Turowem w środę, i z nami, na przykład w ostatniej kolejce, to zajmie drugie miejsce, co jest też rzeczą od dawna niespotykaną. No właśnie o tym chciałem teraz wspomnieć, bo po środowym wieczorze będziemy wiedzieć dużo więcej. Tam Turów z Procomem i jest możliwe, że Procom jednak nie zajmie pierwszego miejsca, przez to ich ten nos zostanie mocno utarty. I dlatego nie ma co kombinować, jeśli chodzi powiedz mi szczerze, bo przecież rozmawiamy o lidze w kontekście ligi. Czy ty wierzysz, że Turów może ten Procom ograć? Raz już ich ograł, więc to chyba jest możliwe. Wiesz co, w tym roku w polskiej lidze koszykówki wszystko jest możliwe, skoro Kotwica, Kołobrzeg w Gdyni mogła ograć Procom, to dlaczego Turów miałby tego nie zrobić? Tym bardziej, że Turów, mimo ich wszystkich wad, bo mają ich też sporo, wydaje mi się taką drużyną, która chyba się najrówniej prezentuje z tej czołówki. To jest zupełnie coś innego niż było w zeszłym roku, ale nie wracajmy już do zeszłego roku. W tym roku Turów moim zdaniem jest właśnie najrówniej grającym zespołem w polskiej lidze koszykówki i to się przekłada na to, że są liderem i że mają naprawdę realne szanse na to, żeby zaczynać te play-offy z pierwszego miejsca. Turów gra najrówniej, a jeszcze w kwestii Turowa taka ciekawostka, bo tam po wprowadzeniu Kikerta, nawiasem mówiąc, zawodnika z Hiszpanii, a więc też nie jakiegoś ogórka, jeden obcokrajowiec nie mieści się w składzie, albo Kibler, albo Zygieranowicz, no to jest jak na polską ligę ewenement, żeby zawodnik z zagranicy nie łapał się w składzie, ale już przechodząc dalej... Ale mamy ten magiczny przepis o dwóch Polakach, który im zapewnia. Nie, oczywiście przepisami. My jak najbardziej zawsze jesteśmy za tym, żeby przepisy przestrzegać, ale nie za tym, żeby one były głupie. No ale takie jest życie. Jeszcze na koniec jedna kwestia, o której już troszeczkę tutaj mówiłeś. Wiadomo, że startujemy, no wchodzimy do tych playoffów z miejsc 5-8. Na kogo najlepiej trafić? No nie Procom, ale Turów, Czarni, Tref. Na kogo ty byś chciał trafić, gdybyś był trenerem, gdybyś miał taki wybór, powiedziałbyś panowie, nie wiem, ustawiamy się pod taką i taką drużynę? Chciałbym trafić na Tref. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem jest to drużyna, którą będzie nam najłatwiej ograć. Mają na centrze Ceranicza, który nie robi wielkiego szału. Czasami, a właściwie bardzo często, zawodzi. Monty Mac, zawodnik, który miał się pojawić, się nie pojawił, więc to już jest kolejne dla nich jakieś tam osłabienie. No i nie wiem, mam takie wrażenie, że
uważasz, że z czarnymi byłoby ciężej? Myślę, że tak. Że to też, tym bardziej, że zaczynamy na wyjeździe, chociaż ostatnio kibice Trefla pokazali, że jak chcą, to potrafią mogą, tak? I mogą głośno dopingować, chociaż przypuszczam, że będziemy grali w zupełnie innej hali, w Ergo Arenie, i tam już ten doping nie będzie tak głośny, a w hali w Słupsku, no wiadomo, ściany pomagają gospodarzom, a w tym wypadku jest to wyjątkowa pomoc, bo mówię, no to jest tak jak w starej hali we Włocławku, to jest bardzo podobna hala, ten doping rozkłada się w podobny sposób i niewiele gardeł wystarczy, żeby tam był doping niesamowicie głośny, a ta hala zwykle jest wypełniona po brzegi, a w meczach z Anwilem tak też na pewno byłoby. Ale nie tylko ze względu na halę. Czarni po prostu w tym sezonie zrobili dużo więcej dobrej roboty, moim zdaniem, jeśli chodzi o przygotowanie, o ustawienie tej taktyki, tego wszystkiego. Nie funkcjonowało to w kilku meczach. Przegrali co prawda z Treflem, to też o tym mówiliśmy. I to w taki dziwny sposób również, aczkolwiek wygrane w ważnych meczach i ta równa forma też przez właściwie cały sezon, poza tym krótkim okresem teraz w ostatnich tygodniach, skłaniają mnie ku temu, żeby jednak wybrać ten Trefl, jeśli już mam kogoś wybierać. O parze Prokom i Turów nie myślę, bo oni zajmą miejsce pierwsze, drugie i myślę, że z nimi się nie spotkałem. No to ja ci powiem, że gdybym ja miał wybierać, to nie mam pojęcia, kogo bym wybrał, bo ja jakoś tego Trefla jednak się obawiam. Widzę tam dużą siłę przede wszystkim w Polakach, bo Polaków mają chyba najlepszych w lidze. Czarni też mocni, Turów też mocny, każdy jest mocny, a więc tyle jeśli chodzi o wróżenie z Fusów. Tyle także, jeśli chodzi o drugą część magazynu Dogrywka z Anwilem. Moim gościem, moim Państwa gościem był po raz kolejny Krzysiek Szaradowski. Dzięki Krzysiek za kolejną rozmowę. To była Dogrywka z Anwilem z włocławskiej wzorcowni. Następne wydanie naszego programu już wkrótce. Zapraszam na nie serdeczne. Tymczasem dziękuję pięknie.